Moja siostra Monika chodzi z gostkiem, który mnie mocno denerwuje. Działa mi na nerwy jego styl bycia. No to w końcu chłopak mojej siostry, więc w pewien sposób coś lub ktoś nas łączy. Powiedziałem łączy? Jak ja nie lubię tego słowa. Łączy. Kto to wymyślił? Nie ma kurwa innych słów. Nie da się zastąpić, bo jednoczy, czy zobowiązuje być mu jeszcze chyba bardziej pedalsko. Czy nie tak? Monika, będziesz moją żoną. Monika, ty będziesz moją żoną. Monika, czy zostaniesz moją żoną? Siebra, przyszedłem do Moniki. Cześć. Nie ma jeszcze w domu. A, to poczekam, jestem z nią umówiony. Dobra, wchodź. O stary, może wyjdziemy do kuchni? Kurde, jestem taki głodny człowieku. Od rana nic nie miałem w ustach. I szeczki mi marszyka grają. Jak zwykle to samo. Zaczyna się. Skoro tak mówisz, to chodź. Zaraz cię czymś poczęstuję. Może byś chociaż zdjął buty. Niedawno sprzątałem mieszkanie. Brudasie wychowany w dżungli, chyba. Propsuję cię, stary! Wiesz, ostatnio... Czy kurwa ostatnio? Teraz byłem w plazie. Na mieście. Zajebista wystawa była, człowieku. Konkretna sztuka, no... Konkretna. A co lepsze? To człowieku, jakie dupy prezentowały tą sztukę, człowieku, no, takie cycuszki, no, takie bluzeczki opięte, takie minioweczki na sobie miały, no ci mówię, no, było na co popatrzeć, było. Masz kurwa dziewczynę, a tak się ogląda z innymi laskami, opowiadasz to mi? Mi kurwa, przecież jestem jej bratem, jak ci nie wstyd? Gdzie tu masz jakieś zasady moralności? O, a z czym to? Co za szyneczka? Zajebista? Nawet jakby to było zmielone gówno, to i tak byś nie zauważył, a jesteś w gościach. Jak możesz się jeszcze pytać, co to jest? Brak jakiejkolwiek ogłady. Boże. Chyba blędwica sopocka. Tak? Aha, no to dobra. A ten ser to co? To gołda? Gołda chyba ma więcej dziur, co? Nie no, świetnie! Zaraz mnie zapyta, czy chleb posmarowałem masłem czy margaryną. Kurwa mać! Nie, to nie gołda, Suwalski. Weź może zapal światło. Ale on taki sobie jest, wiesz? Taki sobie. Ale można zjeść. Mówię, jak człowiek głodny, to wszystko zje. Bez żadnego pytania i marudzenia. Aby coś tylko na ząbek rzucić. Faktycznie, bez pytania i marudzenia. Wiesz co? Nie chcę być nachalny i grzeczny, ale czegoś mi tu brakuje. Nawet nie wiesz, jak uwielbiam kanapki z majonezikiem. Masz może w lodówce majonezik? Czekaj, zaraz zobaczę. Dziękuję. Dziękuję. Nawet jak tak je porządnie i dostojnie, to i tak widzę go jak wpierdala jak świnia.
Normalnie, stary, uratowałeś mi życie, ci mówię. Maksymalna wyżerka, naprawdę? Ale muszę się wysrać, wiesz, kulturalnie, bo inaczej zaraz będzie kleksik jakiś, wiesz? Okej, okay, dobra. Wiesz, gdzie jest łazienka. I tak powie, że nie pamięta. Celowo, żeby mnie wkurwić, chyba. No właśnie, nie wiem, kurde. No tam, gdzie zawsze, i położenie się nie zmieniło. Tak? Koko spoko, to ja lecę! Niech siedzi na tym tronie i nie wychodzi, póki nie przyjdzie Monika. Oby miał sraczkę i niech się tam zasra na całość. Szkoda, że mu nie dosypałem proszku przeczyszczającego do kanapek. To by wtedy srał i srał. Boże, co to jest? On nawet się wysrać normalnie nie potrafi. Ciszej! Nie! Co on mi dał, kurwa? Chuj wcielony! O, zobacz. O, Boże, Boże. O, zaraz mam spotkanie z Moniczką. Trzeba ładnie wyglądać. Włoski ładnie postawione. Pięknie tutaj. Każdy kolec stoi. Laseczki będą miękłe, jak będą widziały te włoski. Takie piękne. Cudownie ułożone, każdy w inną stronę. O, może któraś nadzieje się na mego kolca. Dobra. Mój ty guziuczku, guziuczku ty. Dawaj może na mały spaling, Rzymeczku. Co troszeczkę się tu napierdalamy? Przecież sport to zdrowie, każdy ci to powie. Patrz, Mike Tyson wyprowadza swój potężny prawy sierpowy. Proszę państwa, cóż za nokautujący cios. Rozwaliłbym cię, gościu, ale nie chce mi się jakoś. Mam ciekawsze zajęcia. Tym bardziej, że masz randkę z moją siostrą i nie chcę ci obijać mordy. Musisz jakoś wyglądać. Widzę, że coś czytamy. Co czytasz, brachu? Powiedz, chłopie, ja też uwielbiam literaturę, jestem wielkim fanem, jakbyś nie wiedział. Ronaldo, ja nie mogę. Normalnie konkret. Stary! Znaczy, nie że on stary, on jest młody, ale taki rzetnościowy zwrot do ziomeczka, wiesz o co chodzi. Jakie on triki potrafi robić, no poezja normalnie, a te jego rzuty wolne? Jak pewnie nie potrafisz zrobić z piłką, co? A chciałbyś. O nie! Co ja powiedziałem? Po co mi to było? Zaraz mi będzie chciał udowodnić, jakim to nie jest piłkarzem. Thank you.
Ja ci dam Ronaldo! Ja ci zaraz go wybiję z głowy! Ależ cię tu ustawię do pionu! Ależ ci go wbiję do dupy! No! No i co? Co, trochę rozsądku? Trochę rozsądku więcej? Masz w tej głowie pustej? Masz trochę więcej? Jest trochę więcej? Monika napisała, że za 15 minut będzie dopiero. Więc chyba jeszcze u ciebie trochę posiedzę, koleżko sympatyczny. Nie ma najmniejszego problemu. Gdzie te dziewczyny mają oczy? Co im jest? Jak one mogą być z takimi przeszczepami, którym brakuje nie tylko kultury, ale i mózgu? Nie rozumiem. I nie zrozumiem, chyba. Chodź. Wiesz co? Chcę się oświadczyć twojej siostrze. No co? Jesteśmy ze sobą prawie rok. No co ja mówię? Rok! Fajna z niej dupa. I w głowie ma poukładane dziewczyna. Za to ty nie masz. Kupiłem nawet pierścionek. Patrz. Jaki zajebisty. Myślę, że będzie idealnie pasował na jej paluszka. Świntuszka. Ale po co się śpieszyć? Jesteście jeszcze młodzi. Macie przed sobą całe życie. Jeszcze przecież ty możesz mieć nie jedną dziewczynę. No i ona może mieć nie jednego chłopaka. Bardziej normalnego. Nie rozumiesz pewnej rzeczy. Ja kocham Monikę. Pięknie. Błogosławię tobie, Karolu. Idź z Bogiem i niech cię prowadzi jasność. Krocz po tych ścieżkach ciemnych, ale niech w twoim sercu zawsze będzie radość. I obyś zawsze znalazł drogę do prawdy. To się nie dzieje. Tak się nie stanie. To mi się tylko śni, chyba. Cały czas na niego narzekałem, denerwował mnie niesamowicie, ale teraz, w obliczu tego, co się stało, i jak patrzę, gdy cierpi, to coś mną drgnęło. On ma uczucia. Co mogę zrobić? Jak mu teraz pomóc? Dawaj, stary, chodź, napijemy się wódki, przecież zalejesz sobie smutki w wódce. Dawaj, chodź. Chodź. See the women weeping there, and then go.